Jedziemy po super przedmiot ukryty i to mówicie, że będzie ten fajny samochód, tak? Ja chcę mieć ten samochód. O. No co ty? Mogę wziąć tą furę? Wow. Ole bosko. Wow, zajebiście. Tutaj nie ma miejsca. Ej, ale super. Ale superowo. Dostaje się tego Bentleya opancerzonego. Wow, za tę misję, nie? Za tego, jak się kupi penthouse, to się dostaje później takiego Bentleya po skończeniu misji. Ale super. To mi się podoba. Wyniuchał kasiorkę. Zaraz kupimy Audicę też, ale to na spokojnie. Najpierw sprawdzimy tego Bentleya. Na dwa pociski od rakiety jest, tak? Mnie się i tak podoba to, że jest za darmo, no. To jest najważniejsze. I mówicie, żeby ubezpieczenie jego kupić, tak? Bo jest nieubezpieczony. No to tak zrobimy. Czyli jak ktoś by go zniszczył, to już by nie można było go odzyskać. O, mam wyłączony. O, jest karabin. What? Faktycznie. Te karabiny nie są jakieś tam dobre. Ale są. Zobaczymy, co on tutaj ma za ulepszenia. Może go sobie ulepszymy. No dobra, zobaczmy. I tak. Za darmo to najlepsze, nie Szczepan? No tak. O, fajnie wygląda, podoba mi się. Zobaczmy sobie. Więc tak, pancerza na ra... O, on ma kupiony najlepszy już. Hamulce możemy sobie dokupić lepsze. Trochę mi szkoda kasy teraz na te ulepszenia. Bo chciałbym, żeby mi starczyło, ale są tutaj różne rzeczy do niego do kupienia. Pyk. Na razie nic tu nie będę kupował, tylko to ubezpieczenie sobie kupię. Tutaj mamy końcówki, grille. O! Jakie paskudne. Ciekawe, czy ktoś to kupił. Maska. A tu chyba nic specjalnego, nie? Nie ma nic wystającego i tak dalej. A nie, wszystko kupione jest. Możemy sobie oznaczenie jakieś do tego kupić. Także właściwie można zakryć to opancerzenie. O. Fajne. Klatka. Można sobie to dokupić. Na dachu można... Aha, w opcjonalnym kolorze. Można sprzedać, ale za zero. Kurczę, jakie czarnuchy z tego Rockstara. Nie można sprzedać za jakieś tam grube miliony. Można spoiler dokupić. Mi się podoba bez spoilera. Taki Aston Martin z tyłu trochę. A co to? Aha, na szybie, tak? Pasy przeciwsłoneczne. I można gnoja obniżyć. To 4000 kosztuje. To sobie obniżymy. Turbo. I koła zdecydowanie można wymienić na jakieś ciekawsze. O, dajmy coś takiego. Kolor. Aha, tych nie zmienimy. Limuzynowe szybki. No i na razie tyle. Tak sobie zrobiłem. Kozacki jest i za darmo. Teoretycznie za darmo, no musisz kupić penthouse, żeby go mieć. Więc no, nie do końca. Jaki niski, zobacz. No i spoko wygląda. Fajnie, że dostaliśmy takie auto za darmo. Czy czekam na GTA 6? No pewnie, że tak. Ciekawe, co tam Rockstar wymyśli tym razem. Wszystko chyba będzie latać, nie? Wszystkie samochody, które będą na drogach, to będą opresory. A fajnie wygląda.
I to jest furka, którą możemy sobie zdobyć. Ej, czemu nie mam pistolet? Wyłączyły mi się te karabiny? A nie, są. Jest działko. Ono nie jest jakieś tam mocne, nie? Mógłbym w sumie go przemalować jeszcze na jakiś inny kolorek. Tak, kolor by można było zmienić na jakiś czerwony. Zobaczymy, jak kolory będą na nich wyglądać, bo na niektórych samochodach różnie te kolory wyglądają. Podobno ma być wyspa Vice City i Los Santos w nowym GTA. O, będzie trzeba to zobaczyć. No dobrze, weźmy sobie tutaj ładnie kolor. Lakierowanie i weźmy sobie może metaliczny. O, ale fajnie wygląda. Uhuhu. Co by tu wy... Nie no, bardzo ładny model. Trzeba przyznać, że bardzo ładnie wygląda. Ty, a może taki? Ciemno-błękitny. O. Żółty? Zawsze... O! Ale kozacko wygląda. O. Możemy ewentualnie coś tam jeszcze domalować. I tutaj oznaczenia sobie dać jakieś inne. Ja chyba nie będę dawał tych oznaczeń. Drogie to jest. Dobra, wychodzimy. GTA 6 będzie na pustyni, a tu wielbłądy. W Dubaju będzie GTA 6, nie? Zobaczymy, no to są wszystko na razie plotki, także... nie ma żadnego potwierdzenia. Odnośnie GTA 6, no... myślę, że będzie ciekawie. Zobaczcie, że Rockstar do tej pory, tyle lat już jest to online, i do tej pory to się wszystko tutaj rozwija, także... to zdecydowanie jest wielki plus, nie? Tak wygląda sobie... au! Tak wygląda sobie w kokpicie samochód. Tandetnie, jak to w GTA. No ale najważniejsze, że wygląda ładnie z zewnątrz. No i możemy działkować sobie. Czy to działko jest mocne? Chyba nie. Takie standardowe, jak w tych wszystkich samochodach, nie? Nic nadzwyczajnego. Oznaczenia ma nawet fajne. Tak, to się zgadzam, no. Oznaczenia są spoko. Nie kupowałem dużo tutaj ulepszeń, bo auto chyba jest w porządku już. Takie dojeżdżenie. Mi bardziej zależy na tej audycji, bo mi się zdecydowanie bardziej podoba. Tylko nie jestem pewny, czy mnie na nią będzie stać. Ona chyba około 700 tysięcy kosztowała. Wow, jak odleciał. Odstawię sobie tą furkę. Chyba... a nie, tutaj jest moja chatka. Będę mógł sobie... chyba odstawić. Teraz czas na Audicę. Tak, Audica jest kozak. Jak ona brzmi. To będzie jeden z moich ulubionych samochodów. Będę się zastanawiał, czy brać tego Devela 16, czy brać Audicę, bo Audica też jest taka dosyć szybka. Z tego co widziałem, tam chłopaki jeździli. Dobra, wjeżdżam tutaj. Mam miejsce? Mam jeszcze. Chyba. Mapa powinna być duża. Czy ja wiem, Krzysiek, mi bardziej zależy, żeby ta mapa była taka ciekawa po prostu. Patrzcie, jakie tu fury mam. Uuuui! Ej, już naprawdę całkiem ładnie się ten garaż tu buduje. Ja mam nawet, zobaczcie tego... przecież graliśmy teraz w GTA Vice City i tam był Kuban Hermes on się nazywał. I tutaj też mamy do niego takie malowanie, nie? Tak, dobra, Audica. Zobaczmy sobie. I tak... to nie tu chyba. A nie, czekaj, to tu było, w Legendary, nie? Jest, to jest ten. 700 tysięcy, to jeszcze trochę kasy mi zostanie nawet. No. Podoba mi się to. Super. Weźmy jakiś biały kolor, neutralny. To jeszcze mi może na tuning starczy jego. I weźmy sobie... to
jest chyba to. Nie. Nie, to to jest. O. Znowu mało pieniędzy. Siema, Thompson. Dobra. I gotowe. I musimy czekać teraz na dostawę. Ja bym tego Hermesa przetestował. On super wygląda i ma... Jak się nim ruszy, to mu się zawieszenie podwyższa, nie? To jest spoko. I jeszcze jakieś neony mu zainstalowałem. Patrzcie, on tak osiada. Nie mogę! Zablokowałem się! Jest tak niski, że się zablokowałem. O, ktoś supre ma. Pokaż. Wow. Patrzcie, jaką ma supre fajną. Drzwiami mnie popchnął skubaniec. Ma superkę. Co to za wielki spoiler, ziomek? Tu jest Hermesiątko. Kurde, obciera mi tu. Fajny jest ten Hermes. Zarypiasty. Jego można na kilka sposobów zrobić. Ja sobie zrobiłem na, w stylu właśnie GTA Vice City. Zajebisty jest. Bardzo mi się podoba. Dobrze. Przyszła już mi ta audycja, czy nie? Ej, on się tu zawiesza! Na krawężniku potrafi się ten... No, posunął mnie tymi drzwiami. Gościu. On się zawiesza na każdym krawężniku praktycznie. Ale jest świetny. Dobra. Mam już tą furę, czy nie? No nie ma jej jeszcze. A tu jest mój Devil 16. Też moje ulubione auto. Nie będę miał tutaj dużo... O, jest, się pojawił. Nie będę miał tutaj dużo autek, ale te co mam, to... Będą chyba takie moje... najulubieńsze z ulubionych. No i to jest ta Audica. Jest A3 w sedanie chyba. I ona kozacko brzmi. Przejedźmy się nią i stunijmy. Na razie jest biała, więc będziemy mieli takie... Taki fajny kontrast między... niestunigowaną, a stunigowaną furką. Cyk. Ty. No i kozacko, brzmi fajnie. Tylko ten dźwięk chyba też da się podrasować. Jak się jeździ? No tak sobie. Będziemy musieli ją zrobić tak ładnie dosyć, co? Żeby to przyciągało oko każdego gracza. Nie, no ładnie brzmi, podoba mi się. Jesteśmy w tuningowni? Nie jest to duży samochód. Przyjechały Supry, Bentleye. Tak sobie to wygląda. Dobra, jedziemy na tuning. Bardziej na A5 wygląda, mówisz, Grzecho. Wydechy z M3. A przód? Nie wiem, z czego ma przód. Pancerza kupujemy? Nie, to po co mi pancerz? Hamulce? Zderzoki. Myślałem, że cały przód da się zmienić. Brzydki ten przód jest, będzie trzeba ją przemalować na czarno. Niestety tak. Dokładkę sobie dajmy. Tylne zderzaki. Łe, tu bida jest. Jeśli chodzi o opcje tuningowe. Chyba, że będzie tego więcej. No zobaczymy. Wydełchy. O, co to? Dam te takie przypalone, poczwórne. Jak ma im więcej ma końcówek wydechowych, tym szybszy samochód jest. No dobrze, grille możemy sobie trochę zmienić. Wyczynowy grill. Ten mi się podoba. Maska. Co tu możemy... Wow, jakie wloty. Okej, okay, ta mi się podoba. Klaksony zostawiamy. Reflektory. Neony dajmy sobie
28 tysięcy. Dajmy sobie białe. I tak, oznaczenie. Podwójne pasy? Gdzie te pasy są? A, białe pasy. Nie widać ich, bo jestem... Bo mam samochód biały. No ja je widzę trochę. O. O. Co? Malowanie jest Most Wanted? To nie pasuje. Patrzcie, jak zgapili z Most Wanted. Prawa autorskie, hello! A przerób to auto na taksi. Ej, czemu? Patrzcie, malowanie jest Most Wanted. Need for Speeda. To jest nawet fajne. To malowanie z Most Wanted nie pasuje do tego samochodu. Jakby to przypominało bardziej jakąś BMW-kę czy coś, to by było spoko. O. To jest chyba w porządku. Albo coś takiego. Tak subtelnie. Albo takie coś. No, popatrz, wygląda. Uliczne pasy. Podoba mi się. 21 tysięcy. Człowieku. Niestandardowe lusterka. 800. No to niech będzie. Tablice. Dajmy niebieskie. No i lakier wybierzemy sobie jakiś. Metalik. I tak. Co tu możemy zrobić? Jaki kolor? Taki żółty będzie ok? Ścigowy żółty, tak żeby z tymi pasami się zlewało trochę. Chyba spoko by było. Trochę zbyt jaskrawy, nie? Może dajmy ten czarny, zobaczymy jak będzie czarny wyglądał. Czerni. Tak wygląda czarny cały. Nie, nie wygląda dobrze. Kolor jest bardzo ważny. Czerwony taki. Wyścigowy. Dobra. Perła. O, taki czerwony, czerwony. Kolor dodatkowy. I tutaj możemy wnętrze sobie zmienić. Sobie zostawię. I dach. Jaki wlot. O! Tu jakiś taki dodatkowy spoiler z tyłu. To nawet całkiem spoko wygląda. Trochę taki zbyt odstający moim zdaniem. Nie, taki... Zastanawiam się, czy go dać, czy nie. Chyba nie. Zbyt odstający. Dokładki... A co? Co to za dokładki? Ło, bagażnik? Ja tam nic nie będę woził, dam mu te... Za pół miliona można go sprzedać jak na razie. O, dajmy sobie takie uliczne progi. Spoilera zobaczmy, jakiego można tu dać. O, ten nawet spoko. Do driftu, proszę bardzo. Żółty lepszy był, mówisz, Grzecho. Pasował do tych pasków, nie? Tak zlewało się to ciekawie dosyć. Ten spoiler do Kurumy by pasował bardziej. Taki jest nawet spoko. Ale ten mi się podoba. Taki jakiś subtelny sobie wybierzmy. Może taki? Dajmy coś takiego. Zawieszenie, oczywiście gleba. Skrzynia biegów. 47 tysięcy. Ja pierniczę. Kuła. Tutaj jakieś niestandardowe felgi są. W sensie to jest z samochodu, nie? O, a co to? O! O! Ja chyba dam bez tego. Deflektor? Ja nie wiedziałem, że to się tak nazywa. Ale to brzydkie jest. Szyby. Oczywiście limuzynowe. Czy nie?
Dajmy takie lekko przydymione, żeby było widać, kto tam siedzi za tym kółkiem. Dobra. I coś takiego, wyjeżdżamy. Może czarne felgi bym mu dowalił. Proszę bardzo, tutaj już zlocik się zrobił. Jak on brzmi? Ty, on ma inny dźwięk teraz. Spoko furka. Ej, dźwięk mu się zmienił. Dźwięk mu się zmienił, człowieku. Ej, tu wydaje mi się trochę dystanse by się przydały. Żeby widzieli, że truskawka. No tak, to truskawka kieruje samochodem. A co tu za fury przyjechały? Ja mam latarkę? Nie mam latarki. Bentley przyjechał, Supra i druga Audica. Jak oni robią te czerwone światła? Kto mi powie, jak robić te czerwone światła? Ja idę poszukać tej opcji. Jak to robić? Ja chcę mieć takie światła. Jak to brzmi? Wow! Czekaj. Będą światła. Reflektory. Jak oni to robią? Nie, czekaj, kolor. Ej, jak oni te światła zmieniają? W arenie wojny? Aha. A to ja chyba tego nie mam. W arenie. Ej, nie wiem, czy mam tam tuningownię, ale ja chcę mieć inne światła, inny kolor. Myślicie, że mam ten garaż tu kupiony? Chyba nie. Ale super fura. Fajnie brzmi. Od razu mi się spodobała, bo to taki tunerski samochód trochę jest. W arenie wojny za 50 tysięcy, tylko najpierw trzeba chyba kupić ten garaż tam. Ten warsztat, nie? No, tak mi się wydaje, że ja chyba nie będę mógł tego zrobić tutaj na konsoli. Może być problem. Ej, co to za żółta skrzynka mi się pojawiła? I co, ta fura nie jest jakaś tam super szybka? No to chyba nieważne jest. O. Znajdź broń na parkingu, tak. No, musiałbym kupić. Na PC-cie mam, no wiem. Znaczy, to tam już też nie mam. Skasowane wszystko. No i to tak. Kurde. Trzeba będzie kupić ten warsztat tylko po to, żeby te światełka zakładać. Ile to kosztuje? A, to jakaś broń jest, tak? Czy to ładunek trzeba podnieść? O, o, o. Tylko na arenie możesz zmienić, no. Kurde, słabo. Ale brzmi super. Samochodzik. Jak mu się tylne światła fajnie palą. A, jak w tych nowych Audicach. A, czy nie ma zniżki na garaże w tym tygodniu? Jest czy nie ma zniżki? Mnie teraz i tak nie stać. Możem wziął i kupił Audi. Chociaż mam tam parę tysięcy, no ale tam trzeba pewnie z pół miliona wywalić minimalnie na to. Coś tak czuję. Ej, ale dźwięk kozacki tego samochodu, trzeba przyznać. Dobra, jest tutaj. Jest ziomek, podniósł sobie elegancko. Może teraz dowieźć broń. Ej, no fajny samochód. Siemaneczko, królu złoty. Nie chcę tego samochodu. Ja chcę swoją furą jeździć. O, sorry Supra. Nie wiem, kto tu miał pierwszeństwo. Nie ma zniżki. Około milion kosztuje ten warsztat. O nie. Ja muszę mieć ten warsztat, żeby sobie autka tuningować. Żeby miały inny kolor świateł. Zdecydowanie. To jest must have, jak dla mnie.
No to mi się podobało, ja właśnie się zastanawiałem, jak oni to robią. Czy to jakoś w menu sobie zmieniają tam, jak się wybiera samochód czy coś? Warsztat kosztuje 1 milion. No kurczę, tyle dzisiaj już miałem. Ale wolałem kupić samochód. A tam. Ała! No i ty, fajny jest. Będzie jedno z moich ulubionych autek. Może jeszcze później malowanie sobie zmienię? Zobaczę. Bo nie jestem taki do końca pewny co do tego malowania. Może lakier? Może faktycznie ten żółty byłby lepszy. Sprawdzimy żółty kolor? Jak będzie wyglądał podczas jazdy? A ten czerwony taki... A może niebieski? Bo tutaj też mamy takie niebieskie paski na tym malowaniu. Może taki niebieski by zrobił. Tak, spróbujemy może na żółto machnąć. Gdzie tu jest najbliższy warsztat? Chyba tutaj... Ale czekaj. Musimy cofnąć. I tu. Żeby sprzedać coś, jakieś autko? Nie no, co ty, autek ja nie chcę sprzedawać. Ale ziomeczku, no nie jeździmy tak hardkorowo, spokojnie. Dobra, cyk. Co to za autko? To jest takie fajne Audi, co dopiero kupiłem. I właśnie mi pognietli moją furkę. Kurde, i teraz mam takie zniszczone. Ała, ała. No, fajnie się tym jeździ dosyć. Nie jest tak przyczepny jak ten Devil 16. I trochę może wolniejszy. Tylko, że no... Dobre jest, wystarczające takie. A tak wag dalej. I zrobimy ten wyścigowy żółty kolor. Pasował mi do tych pasków. I chyba perłę by trzeba było też zmienić. Gdzie można je kupić? Można kupić w Legendary Motorsport. Ok. I tak, kolor, lakier. Gdzie to jest? Spoilera nie zmieniamy, bo jest spoko. Lakierowanie. Podstawowy. Metaliczny. I szukamy żółtego wyścigowego. O. Żółty wyścigowy. Kurde. No dobra, spróbujmy. Może w garażu tutaj przy tym oświetleniu wygląda dziwnie. No chyba lepiej jest. Chyba jest faktycznie lepiej. Nie no, jest spoko. Dobrze wygląda. Ja bym w ogóle go na czarno machnął. Ło, na dwóch kołach. Oj, sorry. Patrz, jak ciśnie. Tak wygląda wnętrze. Tandetnie, jak to w GTA. Te kierownice zawsze tutaj dziwnie wyglądają. Nie wiem, ile tam jedziemy. Żywopłoty, kurczę, jak ściany. I teraz to tak. Nie no, faktycznie, żółty wygląda ok. Może bym tylko jakieś zwykłe paski wybrał, żeby samochód był szybszy i tyle. Te białe tam, podstawowe takie, co były. I już. Teraz to wygląda jak jakiś Predator. Taki przekombinowany trochę, ale z drugiej strony taki do nocnych wyścigów samochód chyba fajny. Może jakieś wyścigi by się dało nim zrobić.
W sensie te kaskaderskie, żeby go wybrać. O! Nieźle. Tak sobie wygląda to wszystko. Ej, fajny jest, podoba mi się. Od samego początku mi się podoba, jak tylko zobaczyłem u kogoś z ludzku. Już mi się wtedy podoba. Ciekawe, czy on ma napęd na 4 kapcie, muszę to sprawdzić. Tak, na 4 buty ma napęd, nieźle. Fajnie. Superka przyjechała, Supra też jest spoko. Stuningujcie go sobie, bo zwłaszcza posłuchajcie, jak fajnie brzmi. Oj, przepraszam. To suka. O kurczę, on po samochodach jeździ. Muszę ten garaż kupić, żeby sobie czerwone światła zrobić.